Kwartet Polityczny, dzień dobry, witam Państwa, Wiesław Władyka, Jakub Bierzyński, Jacek Żakowski, czy coś Was nurtuje, czy o czymś powinniśmy pogadać, albo od czegoś powinniśmy zacząć, coś zacząć o jakimś Waszyngtonie. Znaczy, ja mam jedno wielkie pytanie, czy polecą jednym samolotem i czy będą mieszkali w jednym hotelu i jeździli jednym samochodem po Waszyngtonie, mówiąc krótko, czy mamy nową parę Tusk-Duda? Nie mamy. Powiem na to pytanie. Nie mogą lecieć razem. Nie to mogą, po pierwsze. To są procedury bezpieczeństwa. Nie mogą. Nie wolno im lecieć razem. Procedury ustala premier, więc... Nie mogą. No musiałby być wyjątkowo nieodpowiedzialny. Z powodów moralnych nie mogą spać w jednym łóżku. To chyba oczywiste. Ale jednym samochodem mogą jeździć, czy nie? Nie powinni. Generalnie, jak znam życie i Amerykę, to Bududa zamieszka w Blair House po drugiej stronie Białego Domu, 100 metrów od Białego Domu, a Tusk będzie mieszkał w hotelu Mayflower 100 metrów dalej, też nie blisko Białego Domu. Proszę? Nie w Trump Tower? Nie, Trump Tower jest w innym mieście. To nie Trump Tower. Ale jest niestety. Wiesz co, ale jest hotel Trump. Tak. Ale nie powinien z powodów, że tak polityczno różnych mieszkać w hotelu. A może by dostał zniżkę? Po ostatnich występach raczej po ostatnich występach raczej zwyżkę. No ale powiem wam szczerze, że mnie nurtuje właśnie te ostatnie występy, do których nawiązujesz, mianowicie czy komentarz premiera w sprawie no powiedziałbym dosyć przerażający. Znaczy deklaracji. Słuszny komentarz, ale czy powinien mówić, tak? Otóż to. A, to co powiedział o Trumpie, no, tak? Dokładnie. Powinien. Ja uważam, że miał obowiązek. Z drugiej Słuchaj. Strony, po co wsadzać głowę w gniazdo szerszeni? Jeśli chcemy zagrać w pierwszej lidze europejskiej, załóżmy w Lidze Mistrzów, czyli w Lidze Europejskiej, to polski przywódca musi być w jakimś sensie głosem Europy. Ale to nie jest głos Europy. Głos Europy to był dzisiaj wyrażany przez sekretarza generalnego NATO, że najważniejsze jest, żeby nie dać rozdzielić Europy od Ameryki. I Trump, jaki jest, taki jest. Ale jeżeli będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to najważniejszy interes Ameryki i Europy będzie, żeby nie odciągnął Ameryki od Europy. Kropka. Po drugie, to jest... A to się nie wyklucza. Podżeganie go, bo to jest podżeganie go. Pójść dalej. Bo to jest, źle. Bo to jest różnica pomiędzy językiem dyplomacji i językiem emocji? Nie wiem. Twittera, tak. To jest problem Twittera. No nie wolno takich rzeczy mówić, dlatego czy że tak po pierwsze... Czy to się nie podobało? Nie, moim zdaniem kompletnie. Znaczy po pierwsze... Znaczy mi się podobało, ale to błąd. Tak. Piękny błąd. Tak, tak. Po pierwsze dlatego, że to na pewno ani nie pomoże, ani nie przeszkodzi Trumpowi w marszu po prezydenturę, to po pierwsze. Po drugie, bardzo skomplikuje jego sytuację. Już na tym etapie, zresztą widać w jaki sposób prawica amerykańska zareagowała na te słowa, nie ułatwia to budowanie ewentualnych przyszłych relacji z Trumpem, a jeżeli te wybory wygra, to te relacje trzeba będzie zbudować, Ja ci coś powiem, że kiedyś na szczycie G8 Trump przy Merkel demonstracyjnie dziękował Tuskowi za to, jak fantastycznie go przyjmował w Polsce. Pomyliło mu się, że to nie Tusk, tylko Duda, wiesz? Więc weźcie pod uwagę, że Tusk po Trumpie jeździ od dawna. To w swoich wspomnieniach, które przywiózł... Donald uważa, że to jest idiota. Prawdopodobnie się nie myli. Nie myli. Też nie sądzę, żeby strasznie to zaszkodziło Tuskowi. Znaczy wiecie co, to nie chodzi o Tuska. To chodzi o to, że trzeba im więcej respektu, szacunku, uznania okazujesz w polityce, tym łatwiej jest ci nieżyczliwego partnera uczynić mniej nieżyczliwym. A to jest strasznie ważne. Tak brutalne wypowiedzi, tu do Tuska też były poważne zastrzeżenia w okresie Brexitu, że jego radykalne wypowiedzi na temat Brexitu stymulowały stronę brexitową, zamiast ją dezintegrować. I myślę, i zresztą w Polsce mamy podobne problemy z PiS-em. Teraz to trochę osłabło, ale przez dłuższy czas w okolicach wyborów tak było. I myślę, że to jest pewna przypadłość do Tuska, że jest zbyt dosadny. To ja wejdę i to chętnie, bez entuzjazmu, ale chętnie i dobrowolnie w rolę adwokata diabła, czyli Tuska. I uważam, że jak się byłbym Stoltenbergiem,
to mogę sobie pozwolić na to, żeby siedząc w gabinecie sekretarza generalnego NATO gdzieś pod Brukselą, i odchodząc z tego gabinetu, złożyć sobie jakieś tam oświadczenie. Donald Tusk zna tą światową układankę. On wie, komu ten idiota żółtowłosy zapala zielone światło. I on wie doskonale, że jak to światło zapali, jak w Formule 1, 6 żółtych, i jak Ruscy ruszą, to my będziemy zbierać w dupę, a nie jest no tak, ale to dlatego trzeba tych Amerykanów trzymać. Wiesz, na czym polega problem? Jeżeli na przykład teraz Polska wystąpi o kolejne F-35, mamy kupić tam ileś, chcielibyśmy kupić dwa razy tyle, to duża część republikanów lojalnych wobec Trumpa, oni są patologicznie lojalni wobec Trumpa. Oni w ogóle nie są lojalni. Oni się po prostu boją o swoje tyłki. Tak jest. No, przyczyny są to druga sprawa. Nie będzie nam tego ułatwiała. I teraz, po co nam taki kłopot? Możesz... Zasada nieingerencji w politykę wewnętrzną innych państw nie wynika z jakiejś elegancji, tylko z pragmatyki po prostu. Ale wiesz, tam 30 senatorów republikańskich zawsze będzie głosowało według życzenia Putina. Więc to ty jest... powiesz, zaraz trzeba się ich przyciągać, przytulać. Oczywiście, tak jak przeciwko głosowali przeciwko pomocy dla Ukraińców. Znaczy, zgodnie z... to, że Trump jest człowiekiem Putina, to są na to, nie, powiedziałbym, coś więcej niż poszlaki. Tak? To znaczy, partia republikańska to jest bardziej partia Putina. Jest zdominowana przez Trumpa, no niestety. I jedyne usprawiedliwienie, powiedziałbym, czy też teza, którą można postawić, jeśli chodzi o Tuska, no to jest taka, że on bardzo mocno zagrał na rzecz Macrona i Francji, tak? Mówiąc, okej, jak nie Amerykanie, to najbliższa bomba atomowa to jest tam. To najbliższe siły zbrojne, które zbudujemy, są tu. Ale weźmy pod uwagę jeszcze taką układankę, że przecież Tusk, idąc na radę gabinetową, prawda, wbrew opinii wielu ministrów swoich, no, wszedł w jakąś koncyliację. Właśnie to nie był ten kwiożerczy Tusk, tylko Tusk sprytny, wciągający w pułapkę. I teraz jest w związku z tym pytanie, kto wyszedł z inicjatywą i na czym polega ta wspólna podróż? Może zrzucił całą empatię na Dudę, nie starczyło to dla mnie. To jest coś, o czym tu kiedyś rozmawialiśmy, a na pewno rozmawialiśmy w Tok FM o tym nieraz. Że obsesją Amerykanów jest, żeby trzymać rozliczenia po różnych rządach na smyczy, ponieważ nadmierne rozliczenia zniechęcają do przekazywania władzy, prawda, i destabilizują demokrację. Jeśli uważasz, że Biden strofował Tuska, to się mylisz. Ale on to zrobił właśnie. On to zrobił, przyjmując go razem z Dudą. On jakby pokazał, czy też spróbował pokazać, tak mi się wydaje, że pewnego rodzaju koncyliacja w Polsce jest oczekiwana przez ten amerykański rząd. Ale to będzie, jeśli to będzie bardziej apel do Duda niż do Dudy niż Tuska, on wie, że Tusk musi zrobić wszystko, żeby demokrację, praworządność odbudować, a jednocześnie będzie mógł wzywać Dudy, żeby nie przeszkadzał. Ale też Duda dużo. Ja się zdziwiłem się tylko, że wydawało mi się, że ten sygnał z Waszyngtonu pójdzie bardzo szybko, bardzo wyraźnie, tuż po wyborach, ale że wystarczy do tego ambasador amerykański. Dobrze, poza tym wiedzą, że naprawdę, tu się nie ma co certować ani historyzować, naprawdę za rok, dwa, trzy, jak żółtowłosy wygra, to może być kraj frontowy. No może, ale Trump też widzi, że Duda się wybiera do Białego Domu, prawda, do starego prezydenta. I on tutaj też jakąś podjął grę. Oczywiście. Dość interesującą dla mnie, powiem szczerze. Oczywiście. Zaskakująco. Że Duda, tak? Że Duda, tak, tak. Nie, panowie, nie przesadzajcie, no po prostu nie wyobrażam sobie, że może odrzucić zaproszenie od prezydenta. Nie wiadomo, czy było zaproszenie, czy wproszenie się. O sytuację prezydenta? O każdego. Sytuacja jest, oczywiście. Sytuacja jest jednak... Ale nie, jakże? Słuchaj, sytuacja jest... Człowiek bez sytuacja jest ekstraordynaryjna, bo kiedyś tak oddzielnie się przyjmowano w Białym Domu Kwaśniewskiego, oddzielnie Buzka,
a potem oddzielnie Millera i oddzielnie Kwaśniewskiego. To jest właściwie wbrew regułom. Znaczy to jest bardzo mocne, to co mówisz jest absolutnie, mi się daje prawdziwe i to jest bardzo, bardzo mocny sygnał amerykańskich oczekiwań, nie żeby nie rozliczać agentów rosyjskich w Polsce, takich jak Macierewicz, tylko żeby nie szaleć w tym konflikcie według mnie to jest i budować... Budujesz fałszywą całkowicie interpretację. Ja też tak. Nie wiem, na czym mówią budując. Wydaje mi się, dobra, że... będę w Białym Domu to zapytał. Dobra. O, właśnie. Ale... Ja tylko powiem, że opowiem jako anegdotę, że jak był szczyt NATO w kwietniu 2000 roku, kiedy nas przyjmowali, to Clinton spotykał się z panami, a pani Hillary dla żon wszystkich przywódców krajów NATO wydała kolację w Białym Domu i była pewna konfuzja. I jak z Polski przyjechały dwie pierwsze damy, bo była pani Jolanta i pani Ludgarda, i pani Jolanta mi zresztą opowiadała, jak potem doznała pewnego respektu, bo przez pomyłkę przez kuchnię gdzieś jakimiś korytarzami, piwnicami ją tam prowadzono. Ale miały dwa stołki. Nie, no były dwa krzesła, może nie dwa stołki. Ale bardzo ciekawe, dla mnie jest bardzo ciekawe to, bo mam wrażenie, że rysuje się jakaś koncyliacja między Pałacem Prezydenckim a rządem i że ona jest wynikiem jakiejś woli obu stron. I zastanawiam się, na ile jest głęboka, na ile wynika z tego, że jednak prezydent jest potrzebny i koalicja rządząca zdała sobie z tego sprawę, że lepiej prezydenta skaptować albo obłaskawić, niż zdekapitować. Ja bym nazwał to neutralizacją. To znaczy, tak. Jeśli tak. Mamy gilotyny, to trzeba przytulić, nie? Znaczy, zastanawiam się, jak bardzo, prawda? Bo teraz pytanie jest, moim zdaniem, nie czy, bo zbliżenie jest czytelne. Natomiast pytanie jest, jak daleko ono pójdzie, na ile Duda przesunie się z obozu Trumpa do obozu Bidena, czyli z obozu, powiedzmy, zachodniego do rosyjskiego, albo z rosyjskiego do zachodniego, na ile w związku z tym zostanie mu wybaczone. Co zostanie mu wybaczone? Bo to jest jakiś trading zawsze, prawda? Na przykład widziałem, jak bardzo się męczyła jedna pani minister w TVN24, kiedy dziennikarz powtarzał pytanie, czy będzie wniosek o Trybunał Stanu dla prezydenta. I jakiej ona była strasznie trudna sytuacja. Nie mamy głosów, więc jaki wniosek? Wstępny 140 głosów, a realnie procedura nie ma takich głosów i nie będzie w tym Sejmie, w tym zgromadzeniu. Chodzi o symbolikę. Tak, chodzi o symbolikę. O wniosek, nie o ten, prawda? Uważam, jak że to ona byłby, się męczyła, ponieważ uważam, na stole. Że, uważam, że to byłby fatalny pomysł, ponieważ polityka PiS-owska odebrałaby to, że to ona jest na ławie oskarżenia. Nie należy PiS-owi Kaczyńskiemu dawać tego prezentu. Ale powiedzieć, zrezygnować z tego też jest za darmo, też jest błędem, bo to jest waluta. W związku z tym zachowała się politycznie. Nie doskonale. Tak, ani... Doskonale, tak jest. Ale tu widać, że jak gra się toczy. Po tym było widać. Gra się toczy, ale wiecie, bo Tusk tę rozgrywkę gabinetową, prawda, rozegrał fantastycznie, muszę powiedzieć, bo zgodził się pójść. No nie mógł nie pójść. No nie mógł, ale były nastroje takie, że do nigdy. Zignorował nawet despekty, które mu zawodowano. Ale czy Komorowski zapraszał na Radę Gabinetową premiera Kaczyńskiego? Mi się daje, że zapraszał. Znaczy, wyobraźcie sobie tę sytuację, co by było. Jak to zaprasza, nie mógł zastępować Komorowskiego? Idzie, a idzie Kosiniak-Kamysz jako pierwszy premier. Ja nie zrozumiałem pytania, czy Komorowski zapraszał premiera Kaczyńskiego, on wtedy nie był premierem. No właśnie. Ale wszystkich przywódców partii... No tak, to wiadomo, że to musi. Ale też Kaczyńskiego wniosł korporacja. No Kaczyński nie chodzi. Ale on nie chodzi. A Rada Kabinetowa to jest konstytucyjna instytucja, tak. Prawda? I premier właściwie by abdykował, gdyby nie poszedł. No. No ale tak, ja Słowak bardzo to ładnie rozegrał. Dla mnie oczywiste, że tu, że tak powiem, demonstracyjnie pójdzie.
No i że demonstracyjnie rozegra to po swojemu. Wysiadł do kiboli. Fantastycznie. Teraz jak Tusk wysiadł do kiboli z autokaru i zaczął z nimi gadać, no to jak facet, który wychodzi do kiboli, nie może się przestraszyć Dudy? No on po prostu Małojecko, no to by było nie halo. Nie miało się czego bać, wiedział, że nie ma się czego bać, wiedział, że 5 minut miał scenariusz. Ale wracając jeszcze do amerykańskiej polityki, to powiem wam jedna rzecz, mnie absolutnie fascynuje, mianowicie taka, że ta najstarsza demokracja na świecie i wydawałoby się, że taka bardzo żywotna, no, strażnik wartości, wystawia w wyścigu o najważniejsze wybory od wielu, wielu, wielu lat, dwóch starców. Jeden no Biden z całym szacunkiem, no, on ledwo się kupy trzyma. To znaczy widać, że ten człowiek ledwo chodzi. No naprawdę, to staruszek już taki bardzo posunięty. Bardzo posunięty w latach. I pytanie... A 77 to szczeniak, tak? No ale Trump jakby... energiczniej, zdecydowanie energiczniej wypada w mediach. Ma lepszych masażystów. Gra regularnie w golfa, nie wiem, może nie przeszedł tych tortur, whatever, także zdecydowanie lepiej wypada, ale jeden idiota, drugi starzec, no, największy system demokratyczny na świecie, no ja nie rozumiem, nie ma innych kandydatów? Ja uważam, to trochę, mi się wydawało... Kuba, pytanie jest otwarte. Słuchaj, ja uważam, że to wspaniale w świecie i w epoce, kiedy wszyscy mają epoce w obsesji na punkcie młodości, generalnie po 40 powinien spadać. Ale niech on ma 70, no ja nie chcę, żeby on miał... To Reagan był 40. To Reagan był takim szczeniakiem, że został prezydentem, jak 69 miał. Ale wiecie co, gerontokracja jest symbolem schyłkowej epoki imperiów. Jak tak popatrzymy sobie, odwołuję się do autorytetu profesora. I to jest niepokojące, że jest tylko deficyt zasilenia. Deficyt zasilenia. No Breżniewizm taki. Breżniewizm, no ale to dotyczy też innych imperiów. Tak, oczywiście. I mi się wydaje, zobaczcie, na przykład, no, można popatrzeć nawet na Chiny, prawda? Ten długi okres schyłku to był właśnie epoka rządu 70-latków. Teraz, prawda, potem przyszli 50-latkowie. Ale wiesz co, Biden jako Czernienko to lekka przesada. Nie no, ale umówmy się, jest to jego największy problem. Największy problem w tej kampanii to jest jego wiek, tak? To znaczy ludzie po prostu nie wierzą, że on dożyje swojej kadencji. No taka jest prawda. Nie, 80% Amerykanów jest przekonanych, niezależnie od przekonań demokratycznych czy republikańskich, że on jest na to stanowisko ale wiesz, za stary. Tu trzeba dodać drugą rzecz. I wiesz, że Reaganie to mówili tak dokładnie to samo. No to przy nim był młodzieńca. I nie ma wiceprezydenta, który był postrzegany jako człowiek, jako osoba zdolna do prowadzenia kraju. Nie ma nikogo. Czyli połączenie tych dwóch rzeczy, bo gdyby on miał za sobą takiego cwaniaka, jak był, nie wiem, Spiro Agnew na przykład. Znaczy, niby drugi szereg, ale jednak. A on ma panią nikt. Albo jak George Bush. No ale jak to jest możliwe, że partia demokratyczna ma aż tak krótką ławkę złożoną z jednego człowieka? No przecież to jest przerażające. Nie rozumiem tego. A co się stanie, jeśli on odpukać, że tak powiem, nie będzie w stanie... No to pani Kamila to przejmie. Nie będzie w stanie prowadzić kampanii wyborczej. To co? Kogo ta partia demokratyczna wystawi? Jeżeli już będzie musiała kogoś wystawić. Rzeczywiście to wtedy wejdzie wariant ekstraordynaryjny, więc albo Gavin Obama. Nie, jest świetny kandydat, no tak. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom. On może w szaleństwo, czyli Michelle Obama, a może układy w partii demokratycznej spowodują, że szanse na rewanż dostanie Hillary Clinton. Nie widzę innych wariantów niż te trzy osoby. No dobrze, ale ja nie rozumiem, dlaczego to się nie dzieje, mówiąc szczerze. Dlatego, że jeśli demokraci ta demokracja zamiera. Że amerykańska demokracja ale on musi dobiec do mety. Bardzo dużo. Nie schodzisz trasy maratonu przed metą, no mówiąc. No daj spokój. Jeżeli... To nie jest maraton, tak? To nie jest wszystko jedno. Nie chodzi o dobiegnięcie do mety. No nie, chodzi o to, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. To trzeba wygrać, zostanie. A nie dobiec. Nie zostanie. Zakładamy się. Tak, dobrze. O co? Butelkę dobrego szampana. Dobra. Ty mówisz, że Biden... To przyłączam się z kieliszkiem. Mówisz, że ja mówię, że następnym prezydentem będzie Joe Biden. A ty mówisz, że Trump, czy że nie Biden? Nie, Trump. Że tak? Że jeśli
Biden dotrzyma do końca tej kampanii, to Trump z nim wygra. Wiecie co, bo to jest bardzo poważna sprawa. No, 20 lat temu ukazała się książka Roberta Putnama Bowling Alone o rozpadzie społeczeństwa amerykańskiego od środka, czyli tej energii, która budowała amerykańską demokrację i wynosiła tych, zobaczcie, fantastycznych prezydentów, jak się patrzy od II wojny światowej, jacy to byli goście przecież. Tak? Różnie było. Mówisz o Nixonie? Nixon? Jaka potęga, tak? Można uważać, że on nie był mądrym politykiem czy coś. Politykiem ale... był mądrym, ale sukinsynem był straszny. To inna sprawa. Nie mówimy, że to byli prawi i sprawiedliwi, tylko tak że ludzie z charakterem. Tak. Osobowości potężne, tak? Oni co 8 lat produkowali nowego Tuska. Tak? Takiego polityka naprawdę, tak? I teraz, czy Kwaśniewskiego. Jak masz 20 Harvardów, to ci ciuło, ciuło. Tak jest, ale co, nie, nie zamknęli ich tych Harvardów, prawda? I to się skończyło. Dlatego, że Harvardy się zdegenerowały też. Jakość tych uniwersytetów, kultura przyjmowania, naboru na te uczelnie się zmieniła. Słuchajcie, to jest naprawdę głęboki problem. Zaczęliśmy od dwóch ważnych polskich polityków, a ja chciałem teraz pogadać z wami o być może najważniejszym polityku polskim najbliższych tygodni, Mr. Pegasus. Czy to on będzie rozdawał karty w polskiej polityce? No, to będzie zależy. Będzie rozdawał ordery? To zależy. Zależy... Na kogo zbierali? Na wszystkich. No nie. Znaczy zależy od tego, jak długa i jak dobrze udokumentowana jest lista, ale to nie po naszej stronie, bo to, że podsłuchiwali naszych, to jest oczywiste i wszystko... I zrozumiałe. Nie, ale to, że podsłuchiwali swoich. I jeszcze pytanie, kogo? No, jeżeli podsłuchiwali Andrzeja Dudę, to może wyjaśnić twoje pytanie, skąd zbliżenie z Donaldem Tuskiem. I jeśli Donald mu o tym powiedział. Dlatego, że to znaczy kompletną dezintegrację PiSu, moim zdaniem. Tak? To znaczy, to już się nie... Bo jeszcze z tymi wszystkimi cyrkami po tych kryształach, przytulaniem ich w Pałacu Prezydenckim, tym walką pod tymi aresztami i tak dalej, jak się oni okaże, że Kamiński z Wąsikiem podsłuchiwali swoich kolegów latami Pegasusem, zbierając na nich katy... Na rozkaz Kaczyńskiego. Oczywiście, ale tego nikt na pewno nie udowodni, a Kaczyński się na pewno wyprze, no to oni z tych największych świat i bohaterów staną się największymi zdrajcami całego obozu. To będzie... Wszyscy w PiS-ie tak uważają, że oni wiedzą, że uczestniczyli w inscenizacji, krzycząc o bohaterach. Ale inscenizacja to inscenizacja, ale jednak świadomość, że tam ci zbierali twoje najintymniejsze szczegóły z życia osobistego. Tak. A też jakieś plotki po mieście o ministrach przed chwilą konstytucyjnych i seks wideo, które podobno już biegają po mieście, nie wiem. Będzie wesoło, nie? No, będzie, ale niedawno jest... konstytucyjnych czy obecnie konstytucyjnych? Będzie to seks konstytucyjny. Od niedawno do aktywnych, aktywów państwa. Andrzej Duda zabrał też taką pułapkę, zastawioną przez Tuska właśnie na tej Radzie Gabinetowej, jak zaczął bronić dobrego imienia Kamińskiego. Sugerując, że Tusk w zasadzie z nim zgadza. No, wiecie, wolno update'uje. Wiecie, to, że oni zbierali na swoich haki, to jest zupełnie oczywiste. Tak wszystkie autorytarne partie robią. Wszyscy wodzowie najbardziej interesują swoich, bo nie wiem, cudzych mogą posłuchać w TVN-ie, prawda? Po co na nich haki zbierać? Natomiast swoi to naprawdę jest bardzo interesujące. W ten sposób Stalin doszedł do władzy w ten sposób, że miał kontrolę nad centralą telefoniczną na Kremlu, tak? I słyszał wszystkich swoich towarzyszy jak z Komitetu Centralnego. Przechowywał żony w gułagu, prawda? Ale to już później, Na co mężowie się oczywiście zgadzali w większości. Natomiast cisza w chacie. Dostęp do informacji jest informacji wewnętrznej swojej partii jest absolutnie fundamentem władzy. Więc myślę, że to robili. Tylko jest pytanie, jak bardzo byli nieostrożni, ile śladów zostawili, są dowody. Czy partia jest w stanie tego się wyprzeć? Czy polska polityka wyląduje już zupełnie w gnoju pod tytułem pudelko maglowym, jak za chwilę będą seks taśmy albo jakieś pierdoły? Nie, to poczekajmy. No to akurat.
akurat jest najmniejszy problem, bo to seks pudelek i seks taśmy były zawsze, będą i są, i to ani polityce nie szkodzi. Powiedz od aktywów państwowych. No mnie, dla mnie najważniejszym jest to, że potem PiS może się już nie podnieść. To znaczy oni po prostu się rozpadną wewnętrznie i będą nie do zebrania towarzystwa. Na liście jest Suski, no. Morawiecki, no tak, no tak, to będzie katastrofa. Znaczy, to będzie, ale treść tej katastrofy nie jest oczywista, prawda? No nie. Bo elektorat tego nie będzie w stanie wybaczyć. Czego? Sekstaśm? Nie. Czy podsłuchiwania? Podsłuchiwania się nawzajem, tego takiego syfu, mówiąc krótko. Ale nie zniknie. I pytanie, gdzie sobie znajdzie, bo to są ludzie o autorytarnych osobowościach, którzy będą szukali nowego wodza, nowego Führera. I kiedy ten Führer no, się skompromituje, właściwie już, no, kto nim będzie? I to jest ogromne ryzyko polityczne, na które trzeba teraz obserwować. No, to jest pytanie, na ilu Führerów tam są mocne sekstaśmy, no bo to każda jedna eliminuje jednego kandydata. Ale tak? To wcale nie musi być Führer z PiS-u, prawda? To może być Führer z Konfederacji. I mi się wydaje na przykład, że ta gra Dudy teraz na Konfederatów, że ona jest tutaj dość niebezpieczna. Bo on myśli, że weźmie ich do swojego obozu, a może być tak, że oni go po prostu... Znaczy, on myśli, że będzie miał że dzięki Konfederacji będzie miał lepsze karty do gry w PiS-ie i o PiS. A może być różnie. Ja, przepraszam bardzo, ale nie wierzę w żadną teorię związaną ze strategią polityczną Andrzeja Dudy. Uważam, że... On ma strategię. No nie, to ty projektujesz, wiesz, swoją. Na ale niego, on tam naprawdę. Się coś kombinuje. Nie, robi jakieś przypadkowe ruchy. No naprawdę. Krabę. No oczywiście. A nie jest tak, że siedzi i rysuje sobie, co ja tutaj hopam. To mi zawsze przypomina, wiesz, ten test z tymi rysunkami, takie rozmazane czarno-białe rysunki, co widzisz na rysunku. Tak. I ty widzisz zawsze coś tam, tak? A tam nic nie ma. Tam nic nie ma. To jest chaos. To czy co, Pegasus będzie najważniejszy, czy nie? A myślę, że dobrze, tak. Idziemy. Ale zależy, co z niego wyjdzie, dobrze. Czy nie wiemy. A czy Kaczyński zwariował, że typu Kamiński, Wąsik, Kurski, Obajtek chce wsadzić na listy do Europarlamentu, to nie jest gotowe samobójstwo? Nie, tego nie rozumiem. To jest odpalenie... I wielki prezent To jest odpalenie granatu pod własną partią. No. Kompletnie tego nie rozumiem, bo to jest obrażenie swojego najwierniejszego aparatu. Tak, czyli bunt rośnie. Trudno się przecież to... A może to jest powiedzenie, chłopaki, jedziemy na twardo, trzymamy się razem. Najważniejsze, nie puszczać farby. Nie, ale są ludzie, którzy są naprawdę z jego punktu widzenia harowali w tym PiS-ie, zasłużeni od lat i tak dalej, i tak dalej. Przecież w tej chwili co im zostało? No zostało im tylko te parę biorących miejsc do Parlamentu Europejskiego i nic więcej. Że facet, który uważał się słusznie, niesłusznie za inteligenta, właśnie daje kopa w tyłek, czy się go lubi, czy nie, to jest inna historia, ale Gudce, i wyciąga zawsze aż Tarczyńskiego. No to jest już taki despekt dla... No tak, ale ja nie rozumiem, wiesz... co w tym gronie robi Kurski? Dlaczego? Podobno wyprosił. Po co? Ale zaczekaj. No to wyprosił. No to inni nie prosili, no wszyscy proszą. No przecież to kolejka jest bardzo długa. Znaczy to jest element dla mnie bardzo czytelny strategii budowania radykalnej pro-putinowskiej partii w Unii Europejskiej. I to są goście absolutni putiniści. Wszystko. To nie jest przypadek. Telewizja Kurskiego była telewizją białoruską. To nie jest przypadek. Tak. To jest kultura. Kaczyński gra według nieracjonalnie. Trzeba iść na Hama, utwardzić jądro, zewrzeć szeregi. Ale Obajtek i Kurski, ani Morawiecki, to nie są ludzie z jądra jego partii. No wręcz odwrotnie, to są jacyś dalecy satelici, tak? Zrobili jeszcze gigantyczne majątki na tym. To jest tak, jakbyś powiedział, że Goebbels nie był z jądra NSDAP. No był. Goebbels był, ale Kurski jest jednak takim dochodzącym, powiedziałbym. A Obajtek jest w ogóle spadochroniarzem. Klucz jest inny. Klucz nie jest partyjny, tylko jest, przepraszam, ruski. I kto robił ruskim dobrze przez ostatnie lata? Obajtek sprzedał im Orlen, tak? W dużym skrócie mówiąc, tak? Kurski dezintegrował polskie społeczeństwo. Dezintegrował polskie społeczeństwo i odsuwał je od Zachodu. Jeżeli tak przeanalizujemy te nowe kariery w PiS-ie, to dla mnie jest oczywiste, że rosyjskość tej partii staje się
jeszcze ważniejszym jej elementem niż do tej pory. No przykro mi to mówić, ale to jest dla mnie absolutnie czytelne. Czekam teraz na prezesa Macierewicza, tak? Bo jeszcze trzeba wyciągnąć ten wątek. Poczekaj, to jest ciekawe, co mówisz, bo z tego co mówisz, jak rozumiem, wynika sugestia albo diagnoza swoista, że Pegasus, a nawet Orlen jako lewa transakcja czy z Lotosem, że to są detale i jak pojawią się ewentualne szczegóły agenturalne jego charakteru działalności partii PiS, tak? Mam nadzieję, że to się, bo wiesz, poprzednio jak rządziła Platforma, to omijała ten temat bardzo szerokim łukiem. Jeden Tusk, który się odważył, znaczy ja ciągle chwalę Tuska, chyba upadłem na głowę. No ale chcesz mi uwiarygodnić. Jeden Tusk, który się odważył. O Cyrylicy? A to już było po sowie parę dni. A wszyscy i mówili, nie, jaka Cyrylnica, tam Rosjan w ogóle nie ma, Rosja nie istnieje, prawda, i tak dalej. To prawda. I teraz pytanie, czy teraz ta koalicja będzie miała determinację, odwagę, to jest bardzo kosztowne, to będzie powodowało retorsje ogromne. Ale trzeba tę ruską sieć, kurczę, nareszcie wykopać. No, Macierewicz jest tutaj najsłabszy. Bo słuchajcie, a propos... Najłatwiejszy. Na niego jest najwięcej dowodów. Słuchajcie, tak? Przypomina mi się historia sprzed 30 lat, kiedy droga Polski do NATO została zaminowana i prawie wylecieliśmy w powietrze i straciliśmy nóżki ze względu na Józefa Oleksiego, którego działalność towarzyska w porównaniu z kontaktami Kaczyńskiego z agentem KGB Wasynem to był detal, nie? A teraz się może okazać, że to ruska partia nami rządziła przez dekadę. Jest to bardzo wysoce prawdopodobne. Znaczy, bardzo mocno zinfiltrowana, prawda? Bo ja nigdy nie powiem, że to jest ruska partia w takim sensie, że wszyscy tam są i tak dalej, ale bardzo mocno zinfiltrowana, a zwłaszcza kierownictwo. Na pewno reprezentująca rosyjskie interesy. Co do tego, słuchajcie, to... może im Biden puści w Białym Domu jakiegoś innego Pegasusa, nie? Nie wykluczam. Może. Pamiętajcie o Eszelonie, prawda? Mówimy o Pegasusie, ale mamy w powietrzu Eszelona, który czyta wszystko, tak? A co można więcej przeczytać niż czyta Pegasus? No nie, no można jeszcze nagrywać... Lądowe rozmowy, tak. Po liniach telefonicznych. To... E-maile między komputerami, nie tylko między komórkami. Kwaśniewski w tej swojej książce, tej wielkiej rozmowie, wraca do Oleksiego sprawy i on stawia tam tezę, że ona była rozegrana całkowicie przez wywiad rosyjski. Że to była wielka prowokacja przyszykowana. Powiem wam, że z tego punktu widzenia ja naprawdę żywię wobec Rosjan ogromny podziw. Bo to nie bomba atomowa jest ich najpotężniejszą bronią, tylko FSB. I to niesamowicie skuteczne. No, jeżeli Trump wygra po raz kolejny wybory, no to będzie to będzie sukces Rosji na skalę wygranej wojny światowej. Mają bo to Trumpa, znaczy także zniszczenie NATO, a przecież to jest główny cel Putina. Mają Trumpa, Elona Muska i Takara Carlsona. Plus no naprawdę. Połowy partii republikańskiej, nieźle. Nie? No nie mówiąc jeszcze o wpływach w Europie. Słuchaj, w czasie afery Rosenbergów to mogli tylko marzyć o takich zasobach. Ten biedny McCarthy, wiesz, badał jakieś fałszywe tropy, a teraz mają problem, nie? Teraz powinna być komisja McCarthy'ego. Tak. Dokładnie tak. No więc mi się wydaje, że wiesz, że to wszystko, o czym teraz rozmawiamy. To są argumenty przemawiające za tym, że taki polityk jak Biden rozumie, że jesteśmy na skraju przyszłości, że katastrofa jest naprawdę za progiem. Tak? Dezintegracja Zachodu, NATO, a może i wojna tu pod Warszawą. Jeśli jedno, to i drugie. Jak posadzi tych dwóch facetów, w Dudę i Tuska, w tym owalnym gabinecie przy kominku, to pewnie dokładnie... Nie pamiętam, czy tam jest kominek, chyba nie. To pewnie dokładnie to im powie. Pewnie dokładnie to im powie. Żarty się skończyły. Albo jesteś po jednej stronie, albo jesteś po drugiej. Nie ma gry partii przez najbliższe 10 lat. Ale jeśli masz rację, to jest message dla pana Andrzeja, nie dla pana Donalda. Ale dla pana Donalda jest message nie drażnić tygrysa.
bez to jest sensu. No nie, przepraszam. Kotka, drażnić kotka, tak? A dla kotka to jest nie wysuwaj pazurków, tak? Bo musicie razem grać. Duda wyszedł z rosyjskiej partii w Polsce. Ona jest potwornie groźna. I albo musi przejść na stronę wolności, wolnego świata, albo będzie po tej stronie, z której przyszedł. Ale nie musi być. Wiesz, Kuba był, a propos wiesz, twoich senilnych refleksji, wiesz, był Uncle Sam, a teraz jest Uncle Joe. I właśnie się tam zameldujemy na wywiadówce. Andrzejem wyjmą zeszyty i pokażą lekcje. Wiesz co, ale można też powiedzieć inaczej, że to jest docenienie tego, jak ważna dla całej wspólnoty Zachodu jest sytuacja wewnętrzna w Polsce. Że istnienie lotniska w Rzeszowie. Nie, ja powiedziałbym... Zgadzam się. Nie, no tak? To jest... Nie, ale też lotniska w Baranowie. Nie, powiedziałbym... Nie, bzdura. Żadnego Baranowa, nie. Teraz to już lewitujesz. Nie, to jest... Zobaczycie, Donald wróci. Donald wróci z Waszyngtonu i będzie dużo lepiej usposobiony nic do Baranowa. Nie będzie. Do Baranowie. Nie, nic nie będzie. Radom jest głupi. Nic nie będzie. Nic nie będzie. Transporty wojskowe wznaczy. Nie, nic nie będzie. Nie trzeba budować lotniska, żeby przyjąć transporty. Jeśli chodzi o sygnał, to wydaje mi się, że nagłośniona dobrze wizyta tych dwóch gentlemanów w Białym Domu w kontekście wypowiedzi Trumpa będzie sugestią, że Trump jest śmiertelnym zagrożeniem dla Zachodu, dla NATO, dla Europy, a Polska jest następna w kolejce. To taki może być sygnał. Ale też obecność, bo ty zaznaczysz na Ameryce najlepiej z nas wszystkich. Czy zdarzyło się kiedyś, żeby taką parę przyjmowaną... Nie słyszałem o czymś takim. Powiedziałem już nawet o tej anegdocie, już nawet obecność pani Jolanty i pani Ludgardy była zupełnie ekstraordynaryjna i właściwie był wbrew wszelkim regułom dyplomatycznym. A teraz, który z panów, któremu lepiej robi? To znaczy... To było bardzo, powiedziałbym, ciekawe pytanie. W kontekście Pegasusa to jest trudne. Nie daje się wciągnąć w te prowokacje. Ale czy to nie jest... Panie profesorze, ja wyjaśnię. Nie zapijać pytań. Ja nie wiem i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Nie, ale czy Donald Tusk pomaga Andrzejowi Dudzie wrócić na jakiś salon? W jak miarę będzie poważnej trzeba, polityki. Tak. No bo to jest jednak z jego strony też gest. Znaczy ja myślę, że jeśli Duda robi gest można, Tuskowi. Nie? Robi gest Tuskowi, ponieważ mówi tak, to jest premier mojego rządu, ja razem z nim chcę wystąpić. Donald wie, że więc tak... To takie bilateralne... Tusk wie, że wiesz, półtora roku paraliżu ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie, jeśli nie katastrofą, to będzie dużo kosztem i bolesną i cierpliwie. Jak się da tego uniknąć w ramach opłacalnej transakcji, to trzeba ją przyklepać. Ta wizyta będzie miała miejsce na miesiąc przed wyborami samorządowymi w Polsce, w których Donald Tusk jest bardzo ważnym graczem, a Andrzej Duda jest nieistotnym obserwatorem. Tak? Tuskowi zależało na tej wizycie i myślę, że to Tusk musiał usłyszeć bardzo chętnie, ale razem z Dudą. I wydaje mi się, że każdy z nich zrozumie z tego to, co dokładnie powinien zrozumieć. Trudno bardziej wyraziście powiedzieć Dudzie, jeżeli będziesz się lojalnie wobec demokracji zachowywał, no tak, po amerykańsku, to zadbamy o to, żeby ci włos z głowy nie spadł, tak jak zadbaliśmy o Leszka Millera kiedyś. Ale Leszek Miller był bardzo lojalny wobec amerykańskiego sojusznika, do bólu tak, lojalny. I dlatego, kiedy stracił władzę i PiS chciał go rozszarpać na strzępy, korzystał z bardzo efektywnej ochrony. Tak? I ja myślę, że to są bardzo poważne deale w tej chwili. Mówimy o strasznie poważnej sprawie.
Znaczy jest to wybitnie niezwykłe zdarzenie potencjalne, ale ja tu widzę tylko, mówiąc językiem Lecha Wałęsy, same plusy dodatnie. Nikt nie widzi, żeby na tym stracił, a wszyscy mogą trochę mniej lub więcej troszkę zyskać. No, poza Jarosławem Kaczyńskim. Tak, to prawda. Od razu wylatuje na margines. Tak. Przez sam fakt, że już dzisiaj ląduje, przez sam fakt. Nie, no on już w ogóle marginalizuje sam siebie. No, przecież ta retoryka jest po prostu nie, no kompletnie mówisz idiotyczna. Mówisz o strony głównie. Nie, mówię o tym, to te Niemcy, nie widzi Rosji w ogóle. Nie, no w ogóle oszalał. No, oszalał człowiek. I to no, wszyscy mu mówią, i jego koledzy partyjni, i badania socjologiczne, i dziennikarze o tym piszą. I lekarskie. No wszyscy, no Jarosławie, nie idź tą drogą, no. On powtarza to jakby z uporem maniaka, jakby nic innego nie umiał. No. To jest powrót do słynnej frazy, prawda? Jarosław Kaczyński jest emerytowanym zbawcą narodu z naciskiem na emerytowanym. I musi to przyjąć do wiadomości. Można zbawi i odejdzie z polityki. Ja myślę, że musi to zrozumieć, no. No to jest przykre, ale takie chwile przychodzą w życiu. No to jest nieprawdopodobne, że no wiecie, zdecydowana większość ludzi w momencie porażki przychodzi, próbuje kolejny raz. Przez zaprzeczenia. Nie, przychodzi kolejny raz, robiąc dokładnie to samo, tylko bardziej. Albo próbuje i się... I uważa, że efekt będzie równy. Co zresztą w tym samym udowadniając tezę Alberta Einsteina, tak? że powtarzanie tego samego z nadzieją na inny skutek jest głupot. Ale Jarosław Kaczyński jest fantastycznym tego przykładem. Czasem jest to męska reakcja, żeby się szybko odegrać. Jak to Miller mi opowiadał, że to był powód, dla którego związał się z Leperem. Wrócę do parlamentu, szybko się rozegram, odegram, zagram im na nosie. Duma. Duma czasem też no kończy ten... się różnie. Powrót na przykład Tuska, który też zrobił to samo, tylko bardziej, prawda? Bardzo dobrze na razie przebiega. Udało się też, to nie jest żadne porównanie, proszę, nie ma tutaj tego. Adolfowi Hitlerowi też się za drugim razem udało, a za pierwszym się nie udało. Tak? Czyli są takie przypadki, kiedy to się udaje, ale one są wbrew naturze. Poczekaj, to chcę nawiązać do niemieckości, to jest tak, czy do nie, to jest stanu? Tak, Jarosław... Nie, do niczego właśnie nie nawiązuję. Nie, tylko, że, bo na przykład ten Napoleon wrócił, katastrofa. Nie, tak? bo ja... Tusk wrócił, nie był Napoleonem. Nie, bo ja... Miał więcej niż 100 dni. Ale Kaczyński też na razie, za tak drugim razem poszło mu znacznie lepiej niż za tak pierwszym, prawda? A za trzecim Orban dopiero. Dokładnie to samo. Ale dlaczego tak się dzieje? No, moim zdaniem się dzieje tak dlatego, że to jest trochę tak, jak wiesz, taki dzięcioł, co wali głową, tak? Wali pusto i nagle... Ten walec historii się obraca z czasem i trafia akurat w swój moment, w swój czas. I to, co nie żarło przez ostatnie 10 lat, nagle zażre. I osiąga szczyt swoich marzeń, zostaje premierem, ma rządy, dwie kadencje. No ale nie można dalej walić tego samego, no bo to... Bo dziób się kruszy. Dziób się kruszy. I walec historii się nie powtarza. Wiesz, nie jest mówi, tak, że on trafi w tym mówi, samym momencie. No. Jak mówi, wiesz, ćwiczenie dykcyjne dla ludzi po udarach, dzięcioł w pięcioł. Tak? Jak to jest? Dzięcioł w pięcioł. Pięcioł? W pięcioł. Cioł. No więc on chyba zaczyna wycinać w pień własną partię, tak się wydaje, czego mu z całego serca zresztą życzę powodzenia. Tak, walec się obrócił. Teraz betonowa ściana. Nie, nic. Czyli dochodzimy do punktu, że teraz pisowcy mają zrobią najskuteczniejszą depisizację i dekaczyzację, tak? No tak to wygląda. Ale ich elektorat wybierze sobie nowych idoli. I dla mnie to od tego upadku PiSu, który oczywiście jest oczywisty i bardzo spektakularny, dużo ciekawsze jest pytanie, gdzie ci ludzie będą szukali tych idoli, kiedy ich znajdą i tak dalej. Tylko to może pytanie trwać jest lata. Jeszcze jedno. Ile ich jest? Ile ich tak naprawdę zostanie? No właśnie, bo to nie jest takie oczywiste. Historia SLD pokazuje, że może ich być bardzo mało, tak? Bo po 7 milionów nagle garstka została, nawet nie tyle, żeby się do parlamentu dostać, więc wiecie... To nie jest... Nie jest. Poza tym wydawało się, że pan Zbyszek jest delfinem, a pan Zbyszek chyba już nie jest delfinem, nie? Jeszcze tylko bym wrócił do SLD, bo warto zwrócić uwagę na to, że upadek SLD
wyprodukował potęgę samoobrony. I to była chwila. Tak, tak się szczęśliwie. No tak, 2-4 mieli 30% w sondażach przez moment. Więc teraz też upadek PiS-u może wyprodukować coś takiego. Nie wiemy, co to będzie, ale ja na przykład widzę oszukaną wieś, widzę różne takie rzeczy w różnych miejscach, z których może coś takiego wybuchnąć. Tylko tyle mówię. Nie straszę. Albo... No, nigdy. Ja poczekaj, nie, ty poczekaj, ostatni. Poczekaj, bo w medialne wycieczki polityczne, o których teraz głośno, nie wierzysz. Że co? No nie, jakieś nowe kandydatury na prezydenta się pojawiają. A, pani Dorota. Pan Stanowski. Mogą startować, dlaczego nie? Znaczy przecież mogą. No zawsze tam bywało po 10 kandydatów. Stanowskiego nie widzę jako poważnego kandydata, natomiast przy potędze medialnej pani Gawryluk myślę, że będzie lepszą kandydatką niż pani Ogórek. A propos, wracając do dyskusji o dezintegracji PiS-u, pamiętajcie o tym, że dla każdej partii wybory prezydenckie są niebywale niebezpieczne. Niebywale niebezpieczne. Tym bardziej po klęsce wyborów samorządowych i ewentualnej klęsce wyborów europarlamentarnych. Ale dla Platformy też będą niebezpieczne. Nie. Widzisz, problem polega na tym. Partia przegrana w tym momencie, jeżeli chcesz zbudować swój własną pozycję, niezależną od własnej partii, to wybory prezydenckie są idealne. Idealne. Jeżeli PiS się rozpadnie, to właśnie wtedy. To jest najbardziej dla nich niebezpieczna kampania, bo tam będzie parę kandydatów, którzy mogą postawić wystartować przeciwko sobie. Ja też widzę potencjalne kłopoty po stronie głównej partii opozycyjnej. Czy Tusk powie, bardziej mi pasuje Trzaskowski, bardziej mi pasuje Hołownia z różnych względów, czy bardziej mi pasuje Tusk? No dobrze, zobaczymy. To jest bardzo ciekawe pytanie. Tym bardziej, że wydaje się, że od tej decyzji zależy to kto będzie prezydentem de facto. Tak? Może Biden teraz wybierze w Białym Domu. No właśnie, mamy ten fantastyczny komfort, że mamy trzech świetnych kandydatów. I Hołownia, i Trzaskowski, i Tusk. A oni, biedacy Amerykanie, mają tylko jednego Bidena. Chociaż. I w nasi wszyscy są gówniarze. Prawda? Z punktu widzenia takiej mechaniki demokratycznej, zważywszy na dominację Koalicji Obywatelskiej, to Hołownia jako prezydent byłby gwarantem pewnej równowagi. Pluralizacji w ramach demokratycznego obozu. I to może być przeważający argument. To mogło być zdrowe, tak. Ja też nie dawałbym jednej partii wszystkich biorących kart. Zależy której. Żadnej. Żadnej, nigdy. Żadnej. To nawet w Chinach się nie udaje. No to może słuchaj, to może premier Hołownia. Nie, prezydent Hołownia jest bardzo, bardzo uważam ciekawą perspektywą. On fantastycznie się w takiej ceremonialnej roli czuje, świetnie wypada, wygląda. Wydaje się, że z takim rozsądkiem politycznym szybko się uczy. I popatrzcie na to, jak niesamowitym kapitałem jako premier jest Tusk. Jak został premierem przecież, był jak dziecko we mgle. Jakie on historie opowiadał? Mówię o 2007 roku. Tak? To naprawdę i nieporadność jego i ten. Co ty myślisz? Gdzie był nieporadny? Jakie historie opowiadał? Nie wiem, czy pamiętasz jego pierwszą wielką konferencję prasową, na której opowiadał, że trzeba zlikwidować Senat, znieść immunitety. Opowiadał takie rzeczy, które w ogóle były jakimś odlotem kompletnym. Tak? Na drugie expose. Tak, drugie expose. Tak? Katastrofa. Tak. I teraz, a dziś? Dzięki praktyce, którą zdobył, jedna kadencja, połowa drugiej kadencji, Europa. Bruksela. Że jednak polityk musi dojrzewać. To nie jest tak, że można zrobić. I to jest argument za Hołownią? I to jest argument za tym, żeby Hołownia nie zostawał premierem. Bo jednak to są ciężkie czasy i tam potrzebny jest człowiek, który dobrze się porusza na tym ogromnym instrumencie. Dobrze, i gdyby tak, jak się bawimy w spekulacje, to gdyby Donald Tusk powiedział, że ja chcę startować, to komu ten bajzel powinien zostawić? No to jest problem. Ja uważam, że szczerze? Nie powinien startować. Tak? Nie powinien. Trzymać ten bajzel. Nie, ja też tak uważam. A jeżeli, to właściwie tam jest jedna osoba, która chyba spełnia kryteria, to jest Kosiniak-Kamysz. No. Wystarczająco doświadczony. Jestem może schetynę ściągnąć z Brukseli.
Chyba nie. To już jest starszy pan, tak jak mówię, tak trochę komentator raczej. Wybitny, ale komentator. A ktoś ze swoich? Premier Trzaskowski, premier Nitras, głośno myślę. To czy naprawdę? Nie ma uwagi. Są tak trudne czasy, trzeba po Tusku, być mistrzem. Po Tusku to jest, gdyby Tusk zszedł z premierostwa i wyobraź sobie, że ktokolwiek jeszcze mamy, z jego drużyny by przejął. Jeszcze mamy Sikorskiego. No właśnie. Jeśli chodzi o zasoby kadrowe. No Sikorski, tak. Poważny człowiek. Ale powiem wam, że są w tym samym rządzie dwie takie bardzo poważne zaskoczenia. No, największe zaskoczenie to jednak jest Bodnar. To znaczy rzeczywiście... Ale który też chciał być prezydentem, już gęsto się robią kandydatów. No ja cię, no taki wydawał Adam, się, trzymaj. Jak to mówią, ponczuś, wiesz co, a tutaj ty, stalowe nerwy, tyle razy, żelazne pięści. Wiesz co, jak, ci, jak 20 razy o tobie powiedziałem, że jesteś mizio, to musisz światu udowodnić, że mizio ma pazurki. No nie, no to nie są pazury, to jest, wiesz, to jest determinacja męża stanu. Mówisz, że on jest brunatny, trypolarny. Nie, to jest chłopak przecież, który nie, od jest... bardzo dawna wie, Grizzly. Wie czego chce ta jego droga z Fundacji Helsińskiej. Tak. To była trudna robota, to nie było takie coś. Rzecznik, prawda? Potem rzecznik. Jako rzecznik. I nigdy fałszywej nuty. Dlaczego? Bo ma tą wewnętrzną siłę w sobie. I on właśnie taki jest, że powiem, spokojny, opanowany, nie robi takich groźnych min, nie jest napuszony w tym wszystkim, a tnie świetnie wykształcony do rządzenia. Tak, fantastyczny. Naprawdę jestem pod wrażeniem, a poza tym prezydent Kosiniak jest niesamowita. Każda z tych postaci jest sympatyczna. Dla mnie prędzej premier Bodnar, jeżeli w ogóle. Wydaje mi się, że on by dał radę. Tak, tak. Ale nie oddaj, żaden polityk nie odda premierostwa komuś spoza swojej partii. Chyba, że Tusk mu każe. Nie. Jak oddał Ministerstwo Sprawiedliwości, a tylu miał chętnych u siebie przecież. No ale panowie, spekulujemy już teraz. Tego z takim to już to mu spekulacje chyba na trzecim poziomie, jeśli Tusk nie pójdzie, to a później mu każe, co on zrobi. No, ale na razie sprawdźmy, co było w tym Pegasusie. No otóż to. I odpowiedzmy na kluczowe pytanie, które zadał dzisiaj Wiesław, które jak brzmiało? Już nie pamiętam. Kto tam komu robi bardziej? I lepiej. A to świntuszek. Ale wiecie, że to będzie trochę, to będą takie ordery. Znaczy, kogo nie podsłuchiwali, no ten... Sorry, no Gregory, no i tak nie masz wagi. Jak nie internowani. No tak, tak. Nie, plus, nie masz wagi. Co na ciebie mają? Politykę czy obyczajówkę? Dokładnie. Z jakiego paragrafu? Tak. Z politycznego czy z obyczajowego? Ale wiecie co, też są takie rzeczy, które to nie się tłumaczą. A może jeszcze z gospodarczego, wiesz, jeszcze łapówki właśnie, i lewą kasę. Tak. Tu muszę powiedzieć, są rzeczy, które mnie martwią. To, że jest podobna ta lista Pegasusa i my jej nie znamy. To jest bardzo silne. A czy to prawda, tak, że Tusk ją zajął? To, że jest lista przedsiębiorstw, które importowały zboże i my jej nie znamy. Tak nie może być. Jednak jeżeli to jest, mówimy o rewolucji społecznej, która wyniosła tę koalicję do władzy, to ta władza nie może działać tak, jak 10 lat temu się państwo, tam urzędnicy siedzą, no, ale to musi być społeczne. No, ale rozumiem, że to jest stan tymczasowy. Ale to akurat... Dlaczego? Ale poczekajcie. No nie, no trzeba tą listę przygotować, udokumentować. Nie, bo za miesiące. Uważam, że to troszeczkę ta diagnoza, zresztą słuszna, przekreśla waszą entuzjastyczną cenzurkę dla ministra obrony, bo to prokurator generalny powinien podawać. Albo koordynator służb. I tu mi się wydaje, że być może tu jest troszkę brak entuzjazmu. Że się Siemoniak boi go służby? Ja nie mówię, że się boi, tylko że jest, on, to jest bardzo z kolei ostrożny taki... Tak, wyważony taki... Może zanadto, może odrobina szaleństwa ministrowi Siemoniakowi, którego bardzo cenię, chciałbym się przydało. Poznać listę pegasusowanych, chciałbym. Ale z obyczajówka, czy wszystko. Gospodarka. Wszystko. Słuchajcie, no wszystko na stół, nie? Tak. Wiadomo, że bez zawartości, że to nie może być kolejna lustracja, prawda? Ale lista, ja uważam, tak. I kto podejmował decyzję za każdym razem? Cos.
Tak, chłopaki mówią, że... taśma się skończyła. Tak. Nie, taśma się nie skończyła, ale my musimy kończyć. Dzięki. Wiesław, odpowiedz na twoje pytanie za 2 tygodnie. Dobrze. No nas nie musieli podsłuchiwać Pegasusem, bo my wszystko tutaj kawa na ławę, prawda? Pod ramę. Aczkolwiek byłoby przyjemnie być na tej liście. Zawsze to nobilitujące, jak Jacek zauważył. Ale musimy kończyć. Uważam, że jak mnie nie podsłuchiwali, to jakiś mało ważny jest. Frajer. Frajer u nas zwykły. Pamiętajcie, że Pegasusowi też dyski się kończą, no żeby nie było... No nie, no każda licencja kosztowała ileś tam milionów dolarów, to nie było takie tanie. No właśnie. Dzięki bardzo, do widzenia za 2 tygodnie.